Witam Was w kolejnym odcinku Wino Kompasów. Pierwszy odcinek degustacyjny, w którym poznamy wino kompasy tych trzech win. Mamy tu Chardonnay. Chardonnay jest to szczep wina. Łatwo to możecie sobie przeczytać w zasadzie na każdej etykiecie, także będzie można zapamiętać. Jest tutaj Chardonnay z Argentyny, z Francji i z Chile. Wszystkie te trzy wina różnią się nieco od siebie. Miałam na początku spróbować tego wina francuskiego, ale teraz pomyślałam sobie, że przekonuje mnie to wino z Chile i chyba właśnie od niego zaczniemy. Przedstawimy, zbudujemy sobie jego winokompas, a następnie pokażę Wam trzy winokompasy tych win. Zobaczycie, jaka jest między nimi różnica. To, co mogę Wam zdradzić jako tip, białe wino zawsze schładzamy przed piciem. Włóżmy je na jakąś godzinkę do lodówki. Tam myślę, że będzie odpowiednia temperatura dla białego wina. Raczej nie wsadzajmy go na długo do zamrażarki, no bo będzie naprawdę miało dużo mniej smaku. To co, otwieramy wino. Wino polecam otwierać takim korkociągiem kelnerskim. Dostaniecie w każdym sklepie z winem. No i otwarte. Nie ma jakichś większych problemów. Już po tym, jak je wącham, czuję bardzo dużo takiej świeżości, owocowości, miękkości. No i na pewno oleistości. Także teraz wszystko to zbierzemy do kupy, co powiedziałam. Rozłożymy na części pierwsze, na te tendencje, które mamy już w głębi wrażeń. I zbudujemy wino kompas. Zrobimy to u mnie na komputerze, na specjalnym programie, ponieważ nie mam jakiegoś lepszego sposobu, żeby to Wam pokazać. Dobra, słuchajcie, teraz za pośrednictwem tego programu postaramy się stworzyć wino kompas dla tego wina. Tutaj mamy wypisane wszystkie wrażenia, a tutaj tendencje. Zacznijmy od wrażeń, od tego, jakie pierwsze skojarzenia budzi w nas to wino. Na pewno jest ono oleiste. Na pewno jest świeże, jest również miękkie. Mamy coś z mineralności, z ziemistości i mamy trochę tęgości. Na pewno taka główna rzecz, która mi się nasuwa na myśl, to jest miód, to jest masło, to są orzechy. Mamy czwórkę. O, zobaczcie, od razu się pojawia. To są tropikalne owoce, to jest oleistości znajduje się ananas, trochę mango. Może go jest mniej niż tej miodowości, natomiast ona jak najbardziej odnajduje się tutaj. Od razu widzicie. Na pewno jest nuta mineralności. Tego nie jest dużo. To będzie 2,3. 2,5. Są tu cytrusy. Są cytrusy, cytrusów 4. Dużo jest taka cytrynowość. Są zielone owoce. Mało. Mało zielonych owoców. Co mamy jeszcze? Jest ono miękkie, jest tu na pewno konfitura, ale taka bardziej konfitura z moreli. Także tutaj ją również odnajduję. 2,5. Wiecie, żeby to tak ten obraz fajnie wyglądał i rzeczywiście oddawał to, o czym jest mowa. Na pewno są dojrzałe owoce. Dojrzałych owoców jest dosyć dużo. Dojrzałych owoców, nawet może więcej niż konfitury, także dajmy 2 dla konfitury.
mniej więcej właśnie trzy. O Jezu, nie tutaj nacisnąłem. Trzy we. Trzy damy tu w dojrzałych owocach. Suszone owoce, tak? Suszona morela. Tu będzie jedyneczka. I w ten sposób zobrazowaliśmy sobie, jak wygląda to wino. I w ten sposób możecie porównać to wino do innych win, które niedługo Wam przedstawię. I zobaczcie, jak to. Dobra, i zobaczcie sobie, tutaj mamy trzy różne winokompasy do trzech win, które mieliśmy przed sobą. Winokompas tworzyliśmy dla Casanowy. Casanowa było to wino chilijskie, ono było winem dojrzewającym, także zdecydowanie będzie ono miało po prostu więcej do powiedzenia i to widać już od razu po jego winokompasie. Zobaczcie, że każdy z winokompasów jest różny. Tutaj widzimy zdecydowaną wybijającą się oleistość i świeżość. Która w tendencjach jest mocno cytrusowa i oleista, to oleistość właśnie wynika z tego, że było to wino dojrzewające. We Francji natomiast bardziej się wybija ta świeżość. Świeżość, która jest cytrusowa, jest warzywna, jest bardziej mineralna. Myślę, że ta mineralność będzie w tym winie też bardziej wyczuwalna. Podobnie świeżo, ale również lekko oleiście w winie z Argentyny. Tutaj widzimy na równi cytrusy, warzywa i te owoce tropikalne. Także tutaj to wino będzie też miało w sobie więcej delikatnej słodyczy, ale też i świeżości, delikatności. Są to te dwa wina, świetne wina do starterów. Do tego, by rozpocząć wieczór, do tego, by podać do nich delikatne przystawki. Również będą świetne na odświeżenie w gorący, upalny dzień. A jeżeli chodzi o tą Casanova Reserve, Chardonnay jest to wino, które możemy spokojnie podać już do dania głównego. Że to może być już i tu bardziej tłusty łosoś, może być to jakaś ryba, nawet delikatnie zrobiony kurczak będzie bardzo ok. Będzie ona również pasowała do wielu serów. Także jak widzicie, każdy z tych win, mimo że jest to Chardonnay, różni się od siebie i to różni się już na pierwszy rzut oka winokompasu. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, co wy o tym myślicie i czy rzeczywiście widzicie te różnice w winokompasie i które wino wybralibyście dla siebie.